Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Znowu przymierzamy sobie wyspę Yoshich. I cóż, ostatnio pokonaliśmy bossa, dzięki czemu trafiliśmy do świata numer 2. Dzisiaj nie zdobędziemy klucza, tak jak w poprzednim odcinku, bo zapewne wiecie, że tylko ten drugi boss w danym świecie daje nam ten klucz. I jest parę rzeczy, które się wyjaśniły. Znaczy, najpierw może coś powiem trochę o tej rundzie. Otóż jak widzicie, mamy tutaj typowych dla Mariana przeciwników, ale nie możemy ich... Znaczy, możemy te żółwie wykorzystać w taki sposób, żeby je zmienić w jajka, ale muszą one być bez skorupy. Dopiero wtedy jest to możliwe. Okej, to się możemy zmienić w małego Mariana, co nam ułatwi sprawę. Niczym Sonic będziemy tutaj biec. I wyjaśniło się, gdzie jest Luigi, w sensie, bo... oczywiście musiałem zapomnieć o tym, nie? Co się z nim stało. A on tak naprawdę jest postacią do uwolnienia w tej grze, tak. Znowu na drugim planie. A, myślałem, że zdążę to złapać. Bo tam jeszcze kasa mi została, więc muszę zadziałać. I dowiedziałem się, co robi ten czerwony... Jezu, nie... Ten czerwony tulipan. On robi coś takiego, że jeżeli wrzucę tam przeciwnika, to zmienia się w gwiazdki. Ale co najciekawsze... Informacja o tym jest chyba dopiero w tym świecie. A ten kwiat przecież pojawia się tam już nie pierwszy raz. No ja go co najmniej dwa razy widziałem w poprzednim świecie. No okej! Jeszcze trochę hajsu by się przydało. Także wiecie, Yoshi wie co robi. Skoro będzie miał dwa gówniaki tutaj, Luigi'ego i Mariana, no to 500 zł mu wpadnie. Czyli jednak moja teoria się nie sprawdziła. A nie chce mi się tego całego hajsu zbierać, więc wychodzimy stąd. O nie! A, no tak być to nie miało. Więc tak, najpierw wezmę tego żółwia. Najpierw wezmę tego żółwia, ponieważ chcę właśnie mieć jajko, abym mógł zdobyć tamten kwiat. I git, jest. Teraz to. I tutaj chyba już nas nic tak naprawdę nie trzyma, więc... Szczerze, według mnie jest to jedna z najdłuższych gier z Marianem, jakie w ogóle istnieją. Znaczy, okej, no Super Mario 64 też jest długie, ale tutaj mi bardziej biega o takich tych, takich, znaczy, o takie tytuły 2D. Okej, Pucci, chyba tak się nazywa ten pies. I on nam może pomóc w przedostaniu się na jakieś miejsce, natomiast w drodze powrotnej chyba jednak... Chyba jednak pójdę samodzielnie, dlatego że bardzo łatwo jest, siedząc na jego grzbiecie, po prostu się ześliznąć i trafić na kolce. A one, jak wiadomo, zabijają od razu. Checkpoint. I tu będzie taki mini Tetris. Gdzie będziemy musieli uważać na głowę. Bo to też nas zabija, właściwie już na samym początku. Nie jest to może trudne, bo to w sumie, znaczy te klocki w sumie się poruszają tak, że nigdy nie jest tak, że dwa spadną w tym samym miejscu, tak, jednocześnie. Ale jak się nie dopasujesz, to możesz zginąć, no niestety. Nie! Jezu, udało się! A, mało brakowało. Musiałbym oczywiście wszystko powtarzać od samego początku, co nie byłoby zbyt fajne. No nie! Gówniak! Marian!
Jezu, udało się. Myślałem, że on tutaj już nie przyleci i rzeczywiście wszystko będzie trzeba od nowa zrobić. No, niestety, tak jest, taka specyfika tej gry, no. Że niby masz checkpointy, ale nie są one z kolei aż tak częste. Okej. Tu się da wejść? Nie, tu się nie da wejść. Co tutaj się kryje? Znaczy, w tym pierwszym, z tego co pamiętam, się kryją gwiazdy. O, świetnie, już myślałem, że... Tylko ja mam takie szczęście, że jeden balon zostanie, nie? Oj, gdzie jest ta skrzynia? Ej, no bez jaj, oszukali mnie. Oszukali mnie. A, tak to trzeba umić, moi drodzy. No i co? Czy tu już będzie koniec? Nie! Ohoho! To było oczywiście też wiadomo, że specjalnie, nie? Że... A jednak się dało. Chyba już nawet zdobyłem te wszystkie 5 kwiatów. Okej. A jednak klucz się przydał. Ja myślałem, że pominąłem te drzwi. Okej, już kumam. Och, co w tym biega. Musimy tutaj... te balony... niszczyć. O, wygrałem. Spoko. W ogóle kwestia jest też taka, że... kompletnie mi to wyleciało z głowy, ale można też korzystać tutaj z... tego. Z bonusów, które są w menu. Chwila. Tutaj można gwiazdki, ale chyba póki co z tego nie będę na razie korzystać. Dobra, ta misja poszła zbyt łatwo. No i wiadomo, jeden bonus już miałem, więc drugiego nie mogę mieć, no. To oczywiście nie było w ogóle specjalnie zrobione, tak. No, tak jak myślałem, kwiaty wszystkie pozbierane. No i co, level 2-2. The Baseball Boys. Okej. To jest nowy typ przeciwnika, który nas niestety blokuje. Dobra, tutaj nas informują o tym, że... Ach! Czy możesz wypieprzać stąd? Ale lepe nadej, no, przyjmują i ich to im zabiera energię mimo wszystko. I w taki piękny sposób te jajka wszystkie wędrują. Nie zawsze tych baseballistów da się zabić, dlatego że czasami są na takich miejscach, że lepiej po prostu ich ominąć. Ła, jakie efekty! A! Co to miało być? Jeszcze mój czas nie minął. Okej, kaktus dostał. Nie da się go zabić tak całkowicie, ale można go właśnie chwilowo uszkodzić. Unieszkodliwić, o, może tak. Okej, co tutaj mamy? Mamy kaktusy, które znowu w nas celują. Masz w ryj. Znaczy, nie wiem po co to zrobiłem. Okej. Dobra. Ciebie muszę wyeliminować w taki sposób, no sorry. No i patrzcie, to jest w ogóle kolejna dziwna sprawa, że tam nas na tabliczce poinformowali, że możemy dotknąć tej gwiazdy i wtedy się zmienimy w małego Mariana. No ale kurde, przecież już tak naprawdę wiemy o tym od poprzedniej misji. Więc nie wiem czemu z opóźnieniem tutaj tak naprawdę te informacje się pojawiają.
Okej. No nie! Nie tak miało być. Ale okej, zdążyłem. Zdążyłem na szczęście. Mały Marian może też po kolcach łazić. Chwila, zrobimy tak. Ewentualnie możemy zrobić chwila, to w taki sposób. Tego nie chciałem zrobić, ale okej, dobra. No, nie, nie. Fajnie, że trafiam. Nie, błagam was. Nie, to było żałosne. Całe szczęście, że tamten się na nowo nie pojawił. No dobrze, pora wyruszać. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Jak sami widzicie tutaj, no oczywiście można ich... zabić skakaniem, ale oni są na takich małych platformach, że ja się boję, że po prostu sam spadnę. Okej, tutaj element logiczny. Chwila, jak to zrobić? I rzuć! O, i mamy jedno kolejne życie. Dobrze, to po prostu trzeba było rozplanować. Okej, mamy lodowego arbuza, jakkolwiek by to nie brzmiało. I możemy masakrować zwłoki naszych zamrożonych przeciwników. A, no tak. Zapomniałem, w tej grze są ukryte przejścia, właśnie w taki sposób ukryte. O, no i checkpoint. Może tego też po tej grze nie widać, ale bossowie tutaj są naprawdę świetnie zaprojektowani. W sensie, no ci pierwsi dwaj, no i ten, który tutaj też będzie, bo myślę, że pamiętam, jaki to był boss. Jeszcze są tacy, powiedzmy, no przeciętni, ale już od czwartego czy piątego, no to rzeczywiście... rzeczywiście widać, że no, trzeba było kogoś kreatywnego, żeby wymyślić takich bossów o takim konkretnym działaniu. No dobrze. A ja pamiętam też ten moment. Są niestety te głupie myszy, które nam zabierają... No, które nam zabierają jajka. Już mam tylko 3, niestety. A co ja zrobiłem? Panie! Zabiłbym cię, gdybym miał czym. Okej, w którą stronę iść, nie? To jest dobre pytanie. Zabieracie jajka, tak? Sami za się nimi staniecie. A chwila, a to? Myślałem, że nie doskoczę. Nie wiem, czy czegoś nie pominąłem. Pewnie tak. No ale już trudno. Nie wejdę tam z powrotem. No błagam was, no. Aaaa! Jakieś jajka się przydały, nie? Spokojnie, zaraz skąd się wykombinujemy. Jedno wystarczy. No bonus musi być, zwłaszcza, że tutaj się możemy zmienić w nową rzecz, której jeszcze nie pokazywałem. Ale to jest rzecz jednokrotnego użytku, to nie jest tak jak mieliśmy helikopter czy właśnie tego Mariana. No to niestety nie działa tak jak Boulder Dash, czyli że no możemy tutaj spaść, jest jakaś grawitacja. Dobra, udało się. Myślałem, że mnie cofnie. No! Ty głupi...
Sportowcu ty. Czemu one w ogóle mają czaszki na głowach? No, gra dla dzieci! Czaszki na głowach! Satanistyczny Mario! Wypieprzaj stąd! Ziomek! No i... Poprzednio, jak była w tej dziurze, to nie wyszła. Teraz... Och, oczywiście musi, okej. I to działa właśnie w taki znaczy, działałoby w taki sposób, gdybym trafił. I dopiero tutaj jest wyjaśnienie, do czego jest właśnie przydatna... Przydatna ta rzecz, czyli ten kwiat. Aj, niepotrzebnie go zmieniałem na jajko. No nie mam póki co kogo tutaj wrzucić. A może i mam? Chwila. No właśnie. Upadek gwiazdek zawsze się przyda, nie? To tam nabija limit. No ale tylko raz możemy to wrzucić, jak widzicie. Skoro nie dostałem życia, to wnioskuję, że jeszcze jakiś kwiat tutaj był. No ale dobra, już mniejsza z tym. Zakończmy ten level. Czy będzie bonus? Czy będzie bonus? No nie, oczywiście, że nie ma. Jeszcze zauważyłem, że w późniejszych levelach, oprócz tych kwiatów i tych kółek, jest jeszcze trzecia rzecz. Ale nie pamiętam, co to mi dawało i czy to, co mi dawało, było ok. Znaczy, w sensie, czy było dobre. Runda 2-3. Tutaj mamy duchy. Tak, mamy w niej duchy. Jak smakuje Gusty? Bo to są takie duchy, które no możemy sobie wpierdzielać. Coś jak Monster Mancze, tak? Tylko że żyją. Przy tym nie są jakieś super trudne, a no dają też możliwość... No, dają możliwość zdobycia dodatkowych jajek, tak? Okej. No dobra, darmowe hajsiwo zawsze się przyda. Coś tak czułem, że to musi gdzieś tutaj być. Okej, zdobyłem chyba wszystko. Najgorsze w całej grze, ale to tego chyba nie pokażę tutaj, bo to jest dopiero w trzecim świecie, są małpy. To jest po prostu... To jest po prostu przeciwnik, którego znienawidzicie. Ale to jeszcze... Przypominając sobie tę grę, jeszcze nie doszedłem do tego levelu. Okej, więc wchodzimy sobie do rury i co tam się kryje? W podziemiach jesteśmy, no tak, tak myślałem. Checkpointy i te sprawy. A stary, słuchaj. Muszę cię zjeść. Wiem jak to zabrzmiało, ale... I teraz dopiero nas informują o tym, że ten mur można zniszczyć za pośrednictwem jajek. To znaczy, to jest w pewnym, znaczy, usprawiedliwiając to trochę, mogę stwierdzić, że jest to coś okej, bo wiecie, w dzisiejszej współczesnej grze, to te informacje mielibyśmy wszystkie na samym początku i właściwie na każdym kroku by nam przypominano, że słuchaj, tam możesz coś takiego zrobić, nie? Już ci o tym co prawda przypominaliśmy, ale jeszcze raz ci przypomnimy, bo może zapomniałeś. I to też jest w pewien sposób wkurzające. Nitoperze.
Aaaa! Miało być tak pięknie. Miałem czerwoną monetę zdobyć. No i co z tego wyszło? O! Jedna moneta. Na bogato widzę. A cóż tutaj się kryje? Okej, okay, to już jest bardziej pozytywna rzecz. Znów się zmieniamy w Mariana. Okej, okay, to nie była zbyt długa zmiana. Dobra zmiana, tak? Żądamy prawdy! Ach, znowu. Znowu muszę uzupełnić zapas... no nie many, ale... nowych przeciwników. No wyłaź! Czy się uda? Czy się powiedzie? Okej, okay, tam chyba nie doskoczę, więc no właśnie. Tak to załatwię. Tak też można, tylko jest to dosyć ryzykowne w momencie, kiedy na przykład nad wami jest przepaść. Aaaa! Ej, to ja tutaj nie byłem. A to, żem nie był tutaj. Nie wiedziałem, że tak można. O! No tak. Tak też myślałem, że było za łatwe, gdyby tutaj tak nic ciekawego nie pływało. Wypierdzielaj. Okej, czyli tutaj nie ma wyjścia, więc muszę się cofnąć tradycyjnie. To jest jakaś wodna odmiana jego. Okej, okay, a gdzie ja tu powinienem w ogóle wejść, żeby się dostać gdzieś? Tędy. No dobra, niech będzie i tędy. No! No właśnie, o to chodziło. To chciałem. A na przykład tutaj właśnie dopiero nam mówią o tym, że te arbuzy, tak, nam dają strzelanie, także, no nie wiem jaki jest cel tego takiego opóźnionego informowania o tych rzeczach, kiedy jest już tak naprawdę po fakcie. Okej, czy uda nam się w tej dramatycznej walce dotrzeć do klucza? Ano da! Da radę to zrobić, tylko pytanie, do czego jest ten klucz, gdzie ja go mam wykorzystać? No i... nie, to już jest maksymalny przegryw, nie? Wszystko prawie zniszczyłem, ale nie to, co chciałem. Okej, okay, życie. No, macie tutaj prezent ode mnie. Ach! Aj. Nie za bardzo wiem, do czego był ten klucz. Coś musiałem pominąć, ale mniejsza. Kurde, fajnie jest tak pomijać rzeczy, mając klucz, nie wiedzieć, do czego on służy. No nic, no... zrąbałem sprawę, zresztą nie po raz pierwszy. Ale, proszę państwa, co teraz będzie? Teraz będzie zamek, tak? Więc no kurde... zbliżamy się powoli do końca. Czy boss w tym zamku też nie jest jakiś szczególnie trudny? Aczkolwiek jest na pewno trudniejszy niż dwa poprzednie, które no nie sprawiły nam żadnych problemów. Mamy duchy, z którymi niewiele tak naprawdę możemy zrobić. Jak działają duchy Buu, no to właściwie w każdej grze z Marianem jest dokładnie tak samo. Okej, okay, tu jest już problem, bo trzeba poczekać, aż ten gruby tutaj... przejdzie na odpowiednią stronę.
I teraz pamiętam, w czym tutaj była rzecz. W sensie, że tutaj... Tutaj nam się tworzą schody, jednakże te schody nam utrudniają dojście, znaczy właściwie nie tyle utrudniają, co uniemożliwiają w ogóle dojście do tego checkpointa. To jest dosyć ważna sprawa. Okej. Teraz, żeby się wyrobić na czas, dobra, mamy klucz. A skoro jest to zamek, to wiadomo, że ten klucz musieliśmy zdobyć. To jest w ogóle ciekawe. Duchy Szajgajów możemy już zjadać, ale załóżmy... Znaczy, tamte w sumie też mogliśmy, ale te na przykład już nie. O, da się je jednak zabić. Da się te duchy jednak zabić, tylko... Muszą strzępić ryja. Dopiero wtedy się to uda. Okej, ja muszę sobie przypomnieć, co tutaj należało zrobić. Na pewno trzeba było wskoczyć na tę platformę. Ale wcześniej trzeba było wejść tutaj. Bo te drzwi bez przyczyny tutaj nie stoją, tak? Umówmy się. A, kurde, nie wiedziałem, że te duchy można zabijać. No, czyli jednak da radę. Zresztą w Super Mario 64 też się dało te duchy jakoś zabić. Sam boss będzie duchem, nie? Na tego to mi szkoda czasu. Od razu pójdziemy tutaj. I teraz to, co musimy zrobić, z tego co pamiętam, to skoczyć na tę platformę tutaj i wtedy będziemy mogli dojść do tego checkpointu. A no, da radę, jak widać. Ale tych duchów to już się chyba naprawdę nie da zabić. Też nic mnie już nie zdziwi w sumie tutaj. Cóż tu mamy? Coś tu A. Nie. Nie no, spoko. I tyle? To naprawdę wszystko, co tam się znajdowało. Nie jesteście straszni. O, i tu... O, właśnie. Wiedziałem, że tutaj będzie się trząść ekran. Nie ma, ale tutaj niektóre typy leveli właśnie takie są, że emulator chyba nie nadąża zbytnio za tym. Nie nadąża i po prostu tak to wygląda. Tu jeszcze jest to w miarę spoko, bo nie poruszam się zbyt gwałtownie, tylko na tym kufetku sobie tutaj płynę. Chyba na kufetku, nie wiem. Może. Oj, wybaczcie na chwilę. Okej, gramy dalej. I wyczuwam bossa już niedaleko. Będzie nie... Już boss tutaj gdzieś się będzie czaić. Ale to jeszcze nie te drzwi. Boss ma takie charakterystyczne czerwone drzwi. O, tutaj też mamy taki pseudo efekt 3D. I możemy tutaj rzecz jasna... Znaczy, dlaczego pseudo? Dlatego, że normalnie by tutaj nas te platformy mogły uderzyć. Tutaj nie mogą nas uderzyć. O, no i tu już na bank będzie boss. Akurat mam dużo amunicji, więc nie przeszkadza mi to. Dobra, Kamek. Witaj, Kamek. Tak, tak, tak. O, oczywiście uprowadzisz mnie na pewno. No i nasz przeciwnik to... Bu!
Tak, jak widzicie, jest bardzo trudnym przeciwnikiem. No. I właśnie zginął. Także no. Znaczy, gdybym nie miał tych jajek, to bym go... Znaczy, to pokonanie byłoby bardziej problematyczne, ale w takim wypadku to... Sorry. Następny boss będzie o wiele trudniejszy, bo tam już posiadanie jakby amunicji nie... nic nam nie da. Także... Na razie się z wami żegnam, no i oczywiście do następnego.